Okej, jakbym teraz odpalił gadżet i w niego strzelił. Widzieliście to? Trafiłem go! Ja dziękuję, to jest autonamierzanie w chłopa! Witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku specjalnym. Dlaczego odcinku specjalnym? Już wam, moi kochani, tłumaczę. Po pierwsze, wyszedł nowy gadżet do Piper jakieś 2 dni temu i dzisiaj sobie go przetestujemy, nazywa się Domowe Wypieki. Dodatkowo, moi kochani, dzisiaj wystartował mój sklep z merchem pixieshop.pl, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, klikajcie teraz w link w opisie i zapoznajcie się z ofertą. Przygotowałem tam naprawdę kilka ciekawych ofert. Są koszulki dla młodszych, są koszulki dla starszych, są koszulki basicowe, bez dużego takiego logo na przykład, tylko z takim malutkim. Są różne kolory, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Są koszulki z joystickiem, z gamingową pandą, ze spoconą małpą. Przygotowywałem ten sklep ponad 2 miesiące. W końcu finalnie się udało. Ja na przykład dzisiaj na sobie mam taką przekozacką koszuleczkę, czerwony spray z napisem Pixie i ten napis, moi kochani, jest magiczny. Patrzcie na to. Nie wiem, w jaki sposób wam to pokazać, ale to jest odblask. I to naprawdę bardzo fajnie świeci. Na moim Instagramie pojawi się niedługo fotka właśnie w tej koszuleczce. O, teraz fajnie to widać. Więc koniecznie sprawdźcie, jeżeli wam siada taka koszulka, no to zapraszam, pixieshop.pl, link w opisie. Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące wzorów koszulek, że na przykład ten kolor wam się nie pasuje, wolelibyście taką koszulkę z niebieskim sprayem albo zielonym, no to piszcie oczywiście wasze propozycje w komentarzach, ja wszystkie wasze komentarze będę czytał i będę starał się do każdego dopasować. A teraz polecam krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Farrell w sklepie Brawl Stars. Let's go! Kodem Farrell kupimy sobie Leona i 4 mega skrzynki. Więc wpiszmy najpierw kod. Farrell. Mamy 558 gemów, więc kupmy Leona. Zawsze go chciałem mieć. Mamy. I teraz skrzyneczki. 2, czyli punkty do Serge'a i do Leona. 2, czyli nic znowu nie ma. 3, coś będzie. Jest! Mam go! Star Power do Mortisa. Drugi. Jej! Jest tak. O! Znowu trójka! Co to będzie? Jest! Chyba dwie rzeczy, które też na które długo polowałem. Super! A, nie styknie nam na White Crow'a. No dobra, to wszystko. Cześć! Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie, mega serduszko dla was. Jeżeli wy też chcielibyście być na moim odcinku, no to jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farrell w sklepie Brawl Stars, nagrajcie to w dowolny sposób, podeślijcie do mnie na maila, mail jest w opisie i nie zapomnijcie też podesłać swojego linku do kanału. Jeżeli dostanę od was też link, to wrzucę wasz link do kanału do mnie do opisu i dzięki temu z pewnością złapiecie jakiś zasięg. Jesteśmy, moi kochani, już na moim koncie i w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kompilację 2 najlepszych gadżetów i 2 najlepszych star powerów. Jak dobrze wiecie, jeden star power może być wybrany na grę i jeden gadżet może zostać wybrany na grę. Więc, moi kochani, sprawdźmy sobie drugi gadżet do Piper. Na czym on polega? Przeczytajmy. Domowy przepis się nazywa. Po aktywowaniu następny główny atak Piper skupi się na wrogach. Okej, sprawdźmy to. Lecimy, moi kochani, z meczykiem. Okej, mapka jest nie pod Piper totalnie, ale jest jakiś Mortis, który z pewnością chciał pobiec na środek, ale było za dużo bully w koło i chyba zrezygnował. Tego Mortisa muszę porobić. Otworzyłem mu skrzynkę, no to nieźle. Nie trafiłem go. Okej, jakbym teraz odpalił gadżet i w niego strzelił. Widzieliście to? Trafiłem go! Ja dziękuję, to jest autonamierzanie w chłopa! Ja dziękuję. Czy ja trafię tego tika? Czy jestem w stanie trafić tego tika? Uwaga, leci strzał. Patrz, poleciał. No nie, no może nie aż pod tak, pod takim kątem to on nie lata, nie? Ale Bibi, ała, dobra, dobra. Ale wiemy, na czym polega ten star power. Nie no, ta Bibi by porobiła dwóch naraz. Lol. Wow, powiem wam, że to jest coś pięknego. Nie sądziłem, że Supercell wprowadzi coś takiego, taki gadżet. Ten gadżet jest przecież przekozacki, dobra. Na przykład taką Rose, ciekawe czy on trafił. Tą Shelly to ja sobie sam porobię. Nie no kurde, no nie może tak być, że taka Shelly tutaj stoi i mi kradnie skrzynki. Dobra.
Raz, dwa, i teraz strzeli. Trzy, i teraz patrzcie. To i... bomba! Ale i wkręciłem strzała! Dobra, 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 dobra. Nie no, będzie mi ciężko ją porobić, ale postaramy się, postaramy się. Nie no, Carlito. Carlito na gadżecie. Rosa, raz. No chodź, Rosie, chodź. Dwa, nie trafiłem. Dobra. Muszę odpuścić troszeczkę tą Rosę. Rosa, trzy, Rosa. Gadżet i woo! Nie trafiłem, poszło bokiem. Ja dziękuję, ej. Można trafić, ale niekoniecznie. Myślałem, że każdy strzał trafia. To jest coś pięknego, patrzcie na to. Odpalamy gadżet. I dostał ten Karl, podkręcony pocisk. Chłop jest w szoku, co się dzieje. Dobra, to jest bardzo ciężka mapa pod Piper. O kurde, o kurde. Tu muszę się troszeczkę wstrzymać. On ma ulta, dostaje od Shelly. Ona ma mnie na strzała w sumie. Raz, dwa. Bardzo mocno bije. Bardzo mocno bije. Dawaj, dawaj, soczek. Nie! No niestety. Nie udało nam się wygrać, więc zmieńmy sobie star power. Zmieniamy star power na zasadzkę, czyli atak ukrytej w gąszczu. Piper zadaje plus 800 punktów dodatkowych obrażeń. Przy maksymalnym oczywiście zasięgu. Dobrze. Sprawdźmy teraz, jak nam pójdzie. Tam jest dużo krzaków, więc no będzie z pewnością łatwiej nam kogoś trafić. Będzie ciężko, ale tego bo możemy trafić. Ciach. Ciach. I ciach. Trafiłem? Nie trafiłem? Nie no, będzie ciężko z tym bu. Już się uleczył, kurczę. No dawaj go, dawaj go, go. Bomba! Leży, śpi. I pamkę walimy, uwaga, na auto ataku. Ciach! Dostała! Ciach! No teraz nie trafiłem jej, ale dobra, teraz dostanie? Uciekła. Uciekła mi, dobra, najgorzej. Dobra, rozwalmy sobie skrzynkę, mamy jednego cuba. Znaczy, żadnego nie mamy cuba, dopiero będziemy mieli jednego cuba. Poko! Uciekaj mi poko stąd, uciekaj mi poko stąd. Autoatak i dostajesz bombę, ale mu wkręciłem. Dobrze, dobrze, wyjaśniasz go? Dostał ode mnie! Nie no, wielkie starcie z tym poko. Dobra, poczekajmy na życie, poczekajmy na życie. O, ma 8 kubów. On będzie w tych krzakach siedział, jak ham ostatni. Ta gierka... Nie! Uciekaj, Warren! Ja dziękuję, leżę. Leżę. I nie wierzę. Nie, on się ze mną bawi. Dobra. GG. GG. Okej, jestem w drużynie z jakąś Penny. Uwaga, uwaga, uwaga. I dostaje Rico. Nie dostał, dostał. Leży. Dobra, mamy dwa kuby, więc sztongs. Idzie Colt. Namierzony. Nietrafiony. Halo, nietrafiony. Namierzony był. Nietrafiony znowu, o kurcze. I teraz, kolcik leży, sztos totalny. Colt Ems. Muszę się schować w krzaki. Powiem wam, że namierzanie, czyli ten gadżet, który mam teraz, przytrzymać na sobie, idealnie pasuje do pierwszego star powera, dzięki któremu mocniej strzelamy z krzaku, wiecie? O kurde, kiełek. Dostał. Dostał. Leżą. Bibi, raz, Bibi. Autoatak! Dostała! O tak! O tak! Oczko Piperki. Zapraszam, bierz Penny. Powiem wam, że to mega ratuje tyłek. Przecież ja wkręciłem idealnie w nich tego strzała. Patrz, dostaję! Ja dziękuję, nawet niego nie celowałem. Ale petarda. Wow, dobra, ten mortar powinien fokusować Tom Ems cały czas. Tu jest ona. Wow! Ult! Wbiegła! Wbiegła! Wbiegła mu w mój ultimate atak! Cox. Bardzo fajna gierka! Kurde! Ten gadżet jest przekozacki. Najlepszy gadżet, jaki do tej pory został dodany do gry. W sumie od razu po trampolinie Gale'a, ok? Zagrajmy sobie teraz ostatni meczyk i sprawdźmy, jak nam pójdzie. Mamy w drużynie kogo? Ems. No dobra. KS Go. No, witam pana KS-a. Ems, spoko na tą mapę moim zdaniem. Mamy tam Serge'a i patrzcie, jak mu wcisnę bombę. Bomba! 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 Co chłop robi? Nie mam pytań. Dobra, tu mi sfokusuj lepiej byczek i coś ciekawego dzieje. Frank! Bomba! Bomba! Gadżet! Nie trafiłem. Uciekam ultem. Ha! Co wy myśleliście? I co Frank? I patrz teraz Frank, kończę cię gościu. Woo! Nie trafiłem! Najgorzej, myślałem, że go trafię.
Dobra, ale 6 Power Cubesów nie jest źle. Teraz ta Ems powinna tam wlecieć i mi ich sfokusować, gdzie oni są. Gale? No dawaj Gale. Alligator. O kurde, trampolina. Bomba! Bomba! Au! No nie no, jak te węże są za szybkie! Nie no, uciekaj, uciekaj KS. I jestem z powrotem, witam. I o zdrowie pytam, jestem teraz mega słaby, 3 drużyny w grze. Słabo totalnie, ale to totalnie. Jakiś Frank tu jeszcze jest na wysokich cubach, który ma pierdyliardy życia pewnie. Gale dostał. Udało się stary trafić go. Dostał. Łatwiutko. Bardzo fajny mecz i bardzo fajny gadżet. Wow. Reasumując dzisiejszy odcinek, mogę śmiało powiedzieć, że według mnie oczywiście najlepszym połączeniem do gry Piperką w trybie solo lub duo jest pierwszy Star Power zasadzka plus nowy gadżet, który nazywa się domowe wypieki. Jeżeli wy też tak uważacie, to strzelcie afeczkę w górę, a jeżeli nie i nie zgadzacie się z moim zdaniem, napiszcie swoją propozycję Star Powera plus gadżeta w komentarzu. Ja się z wami żegnam, nie zapomnijcie odwiedzić strony pixieshop.pl, gdzie możecie kupić taką przekazacką koszulkę. My widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!